No cześć, cześć, witajcie i to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Specjality 99 Roblox. I dzisiaj słuchajcie, pozostawię wam według mnie jedną z najlepszych metod na to, jak farmić sobie właśnie nowe seashells, tak zwane muszelki na polski, w nowym właśnie tutaj summer update'cie. I słuchajcie, jest to sposób działający na jungle boss fajcie, który znajduje się na kolejnie dokładnie 208 i dziś pokażę wam mniej więcej, jaki sobie loadout pod to zrobić oraz jakie po prostu, no wszystko co po prostu na to użyć. Słuchajcie, no muszę szybko mówić, bo za 2 minuty właśnie się zacznie. I tak, słuchajcie, jest to pewien loadout, którym część osób może tutaj naprawdę dyskutować i powiem tak, szukałem sobie kilka ogólnie pozakoniecznych typie, szukałem różnych sposobów. Część osób pewnie używało ogólnie loadoutu, jaki był pod poprzedniego boss chesta, który mogliśmy zobaczyć właśnie na 205 krainie, tam gdzie mieliśmy tą police chest. Jednakże, słuchajcie, zrobiłem taki loadout, dokładnie znalazłem, czyli nie popatrzyłem się ogólnie po zagranicznym YouTube, ja jestem zbyt leniwy, żeby sam sobie loadoutu szukać i tutaj myśleć. I taki loadout sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj ja mam super magnet, wy po prostu możecie użyć zwykły magnet. To akurat magnet nie jest jakiś bardzo ważny. Ja używam super magnet, mam w ogóle, on strasznie podrożał. Ale poza tym używamy tak, tap power, dwa tap power, jeden dałem sobie empowered, drugie zwykłe. Criticals też dałem sobie empowered, strong pets, chest breaker, fruity i jeżeli macie jeszcze jedno miejsce, to możecie dać jeszcze jeden strong pets. Ja nie mam, bo jestem no, zbyt leniwy, żeby wbijać te rangi. A jeśli chodzi o loadout free to play, dam jeszcze czas, minutę. Jeśli chodzi o loadout free to play, to jeśli macie te, to dajecie sobie tutaj na środku chest breaker i po prostu zostawiacie to mniej więcej tak jak tutaj jest, plus właśnie chest breaker. Dałem sobie fruity, ponieważ daje wam nam to, jeżeli macie wyfarmione jeszcze dodatkowo oczywiście, to daje wam to po prostu więcej mocy tych owoców, nie? Więc owszem, mi to nie daje aż tak wiele. Najlepiej jest to wyfarmić sobie owoski, żeby mieć tak po 100 owoców, no ale trochę zanim to wyfarmicie, to zajmie pewnie wielu z was, nie ma nawet, żeby po 50 sobie dawać. Także daje to naprawdę fajne efekty. Poza tym mówię, że ten loadout nie jest pewnie do końca idealny i znając się, znajdą się osoby, co mówi, że znam lepszy, czy coś tam. Powiem wam tak, ja z takim grałem, jest mega fajny, zresztą zaraz wam zaprezentuję i powiem wam jeszcze jeden sposób, jeszcze jedną metodę ogólnie na to, jak sobie te muszelki farmić, bo nie tylko, powiem wam, loadout i enchanty są kluczem. Oczywiście musicie dać sobie jakieś tutaj potki, jak sobie odpaliłem, i ważna rzecz, dokładnie ultimate. Ultimate chcemy pet search. Dlaczego? Za chwilę wam powiem. Jeszcze zanim to, polecam odpalić sobie autoklikera, tutaj mam takiego, jedna milisekunda i lecimy na boss fighta. Tak się tu on prezentuje. Dajemy sobie wszystkie nasze oczywiście pety, lecimy tutaj i odpalamy autotapa, jeśli macie, oraz autokliker. No i sami widzicie, schodzi on naprawdę całkiem szybko. Nie mam też jakichś nie wiadomo jakich najlepszych petów, zacznijmy od tego, ale zobaczcie co się dzieje dzięki po prostu corruption. No idzie to serio bardzo szybko, pomimo tego, że nie mam całego ekwipunku huge. Mój ekwipunek nie jest w pełni huge. Jest tutaj dużo petów takich słabszych i ogólnie, ale jak sobie widzicie, no schodzi ten boss fight naprawdę bardzo szybko, no bardziej, że trafił nam się razy 3 przed chwilą ten. I teraz słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie używamy loadoutu tylko pod niszczenie takiej właśnie skrzyneczki. A dlatego, że właśnie raz za czas pojawiają się, później będą się pojawiać inne skrzynki, pojawiają się takie właśnie różne rzeczy, więc nie zależy nam aż na tyle, żeby być to loadout pod jedną dużą skrzynkę, ale też ogólnie no jest to boss fight, więc już sama nazwa wskazuje, że to nie będzie tylko chodzić o takiego jednego głównego bossa, w sensie no w sumie nazwa nie wskazuje, ale chodzi mi po prostu o to, że raz za czas pojawiają się mniejsze po prostu rzeczy do niszczenia, nie wiem jak to jest na polski, i musimy niszczyć też inne rzeczy jak najszybciej. Teraz sami widzicie, pokazały nam się mniejsze skrzyneczki i patrzcie jak szybko udało nam się tutaj niszczyć to wszystko. Tym bardziej jak złapie nam się corruption, to jest to dużo szybciej. I teraz pet search daje nam o tyle plus, że jeżeli go sobie zaktywujemy, to te pety będą po prostu dużo, ale to dużo szybciej to niżej. Teraz sobie dam. Chodzi bardziej o pet search, chodzi bardziej o to, że pet search potrafi nam złapać ogólnie, jeśli chodzi o corruption enchant, to jest dużo większa szansa, prawdopodobieństwo, że po prostu dzięki pet search będziemy mieli większą mnożnik tego właśnie corruption enchantu i będzie nam się to bardzo, ale to bardzo dużo niszczyć, bo corruption enchant no jest najlepszy, jeśli chodzi według mnie o niszczenie dużych skrzyń. Więc teraz lecimy tutaj sobie, niszczymy
mniejsze skrzyneczki i zaraz zobaczymy, ile zdobyliśmy muszelek. Miałem chyba tam jakieś 260, 290 muszelek ogólnie. Więc zobaczymy, ile będziemy mieli po tym boss fight'cie. I zaraz wam pokażę też inną rzecz, która właśnie się przyda, jeżeli już skończycie sobie po prostu boss fight. Bo podczas tego boss fight'u potrzebujecie, chcecie po prostu mieć jak najwięcej. O nie, ajajajaj, trafiłem w TNT. Musicie uważać na TNT, bo po prostu TNT wam tutaj uprzykrzy życie. Mimo wszystko za chwilę wam pokażę właśnie, co zrobić, jak już skończycie boss fight. Bo to nie jest jeszcze koniec farmienia, słuchajcie, muszelek. Bardzo muszę trochę to ściszyć, bo jest to takie głośne, jak niszczę tą skrzynkę. Nie wiem, czy w ogóle nie ogłuchliście już i nie będę musiał to ściszyć w montażu. Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, czy to jest takie głośne. Ojoj, tutaj strasznie dużo TNT, więc niszczymy to jak najszybciej po prostu. Pec już oczywiście odpalanie, czy to nie odpaliłem, czasami zapominam po prostu. No i lecimy z tym. Okej, okay. No i jesteśmy ostatnia już końcówka mniej więcej boss fight, no i znowu mnie walnęło TNT, no nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. No jeszcze spadłem, nie, już mnie coś trafi. Zrobił tego boss fighta. Okej, okay, no i już kończ właśnie to wstydu oszczędź i weźcie mi to TNT daleko stąd. Ale weźcie to nie. Jesteśmy, jak widzicie, bardzo blisko zniszczenia tego czasta. No, zajęło nam to około 5 minut z tego, co teraz patrzę. No jest 17.04, zaczęło się od 17, więc było 4 minuty, 5 minut. Więc jak na grę solo? Szczerze, bardzo szybko. Według mnie przynajmniej, nie wiem, możecie się podzielić. Jeżeli uważacie, że coś byście zmienili w tym loadoutcie czy coś. No i zdobyliśmy trochę, jak sami widzicie, itemku. I zobaczmy, ile w sumie zdobyliśmy z seashells. I zdobyliśmy ponad 400, albo mniej więcej 400 muszelek w 5 minut. Słuchajcie, jak sami mówiłem, to nie jest koniec, ponieważ teraz, kiedy skończyliście wasz boss fight, wchodzicie po prostu w serwer i szukacie, dajcie na Ascending i wchodzicie i po prostu szukacie serwerów z jedną osobą, żeby sobie po prostu poszukać boss fightów. I robicie tak, powtarzacie to, bo boss fight jest, nie wiem w sumie ile dokładnie, szczerze, no dobra, jednak czasami czasami się to nie udaje, bo dołączyło mnie na serwer, gdzie powinna być jedna osoba, ale jest pól, więc no cóż, trochę tu osób jest, ale jak sami widzicie, możemy tutaj się dołączyć, przyłączyć i robić boss fight dodatkowo. I tak po prostu robimy to, szukamy sobie po serwerach i robimy jak najszybciej, jak najwięcej po prostu możemy. I w taki oto sposób, sami widzicie, możemy zrobić dużo więcej muszelek. No oczywiście jest lepiej, im mniej osób robi ten boss fight, tym po prostu jest lepiej. Gdyż ogólnie im po prostu mniej osób, tym będziecie mieli z tego lepszy loot. Bo najgorsze z tym TNT jest to, że nie da się go unikać, tak szczerze. Jak ci spadnie na łeb, no to nic nie możesz zrobić. No ale cóż. I uwaga. No i bardzo fajnie. Teraz znaczy nie dostaniemy jakoś dużo muszelek, możemy zobaczyć mniej więcej, no ponad 100. Więc wpiszmy sobie szybko na serwer i kolejne ponad 100 muszelek sobie zdobyliśmy. Co prawda nie wiem czemu, szczerze ten PC jest tak upośledzony i pomimo tego, że dołączam. A dobra, już wiem czemu. Ponieważ, dobra, to było głupie co zrobiłem, bo jakby nieważne. Powiem wam po prostu, jak powinien się to robić. Nie słuchajcie, po prostu nie szukajcie tam, gdzie jest jedna osoba, bo to nie ma znaczenia, gdyż po prostu Void Ward się liczy oddzielnie i zapomniałem o tym. Jeżeli znajdę linka z Void Wardem, gdzie możecie sobie szukać serwer z jedną osobą, to po prostu zrobię na to oddzielny odcinek. I możecie teraz po prostu sprawdzić, jeśli wbiliście na inny serwer. Jeżeli był to serwer, który już byliście, jak sami możecie zauważyć, po prostu blokujecie sobie jakąś osobę i dzięki temu następny raz nie dołączy was do tego samego serwera. Dzięki temu, jak teraz wbijecie na inny, to będzie po prostu inny serwer, nie? Inny serwer, włączy was na inny serwer i tutaj możecie po prostu szukać boss fightów właśnie na innych serwerach. W sumie macie szczęście, bo czasami dużo osób na tych boss fightach nie siedzi, czasami siedzi dużo. No to już zależy, tutaj raczej pewnie już był zrobiony, bo nikt tu nie ma, tak, więc blokujecie sobie kolejną osobę i dołączacie na jeszcze inny serwer. Ok, widzowie, zmiana planów, wchodziłem sobie przed chwilą na Reddita i udało mi się znaleźć link do Void Warda właśnie, więc zobaczymy, mam nadzieję, że działa. I tutaj możemy znaleźć właśnie serwer z dwoma osobami czy coś. Jeżeli to by działało, to tak, to prawdopodobnie możemy znaleźć serwer z jedną, dwoma osobami, co znacząco ułatwi nam szukanie właśnie tych boss chestów. Oczywiście nie zawsze, bo często takie serwery są proste. Nie wiem, czemu tutaj mi tak zepsuło jakość, co się stało. Ale możemy oczywiście sobie poszukać. O, jak sami widzicie, znalazłem właśnie kolejny serwer z boss fightem, który nawet chyba
Nie wiem, czy ktoś tutaj jest. Tutaj nikogo nie ma dosłownie, nie padaj. No i widzicie, no to właśnie sobie z boss fightem, gdzie dosłownie nikogo nie ma. Więc po prostu powtarzajcie to, zrobimy sobie znowu na szybko. I nie wiem, czy ktoś tu to robił. Tak, no ktoś tutaj zaczął to robić, ale przez to z jakiegoś powodu, więc nie wiem, dajemy sobie pet search i po prostu robimy tą metodę szybko, więc mega fajnie, że udało mi się znaleźć szczerze ten server link, bo niedawno kilka dni temu szukałem i nie udało mi się znaleźć właśnie linka do Void Worlda, ale teraz już widzicie, udało mi się, wszedłem na chwilę na Reddita i znalazłem, więc linka dam wam w opisie, dzięki niemu możecie sobie po prostu znaleźć szybko, dołączyć na serwer, gdzie jest po jednej osobie, po czterech osobach, dzięki czemu zdecydowanie wam to ułatwi szukanie boss chestów, czy po prostu jeżeli będziecie przygotowywać się na boss fight, a będziecie wiedzieć, że jest 8 osób czeka przy boss fightie, żeby po prostu ukryć wam wszystkie możliwe nagrody, no to po prostu wejdziecie sobie na tego linka, wejdzie dołączyć do jakiegoś serwera, gdzie są 3 osoby czy 2, no i automatycznie będzie po prostu lepiej, jeśli chodzi o loot właśnie z boss fighta, więc moje, powtarzacie tę metodę. Ja teraz znowu sobie niszczę boss chest, jak sobie widzicie, możecie znaleźć bez problemu boss fighta, gdzie po prostu ludzie nie brali udziału. Nie no, TNT to jest takie gówno. Najgorsze w tym TNT jest to, że ty nawet nie masz jak tego unikać, bo to jak to ci spadnie raz, to już koniec. A to ci spada tak nisko, że to nawet tego nie zauważysz. Gdyby spadało z wyższa, to było lepiej. No wszystko sami możecie zauważyć, że po jednym boss fightie nie ma się co poddawać, tylko trzeba po prostu wejść na Void Server Link, połazić po serwerach, gdzie są po 2-3 osoby i poszukać sobie serwerów, gdzie po prostu nikt tego boss fighta nie robił. I dzięki temu możecie zamiast 500 muszelek zarobić 1000 muszelek. Albo jak będziecie przez godzinę sobie grać, no to zdecydowanie, ale to zdecydowanie więcej. No i co mnie zaś uderzyło? I uwaga, no i bardzo fajnie zrobiliśmy kolejnego boss fighta. Mamy już, słuchajcie, 1157 muszelek, więc sami widzicie, że no trochę tego zdobyliśmy, nie będę kłamał. No i teraz możecie cały czas powtarzać jeszcze raz tą metodę. Wejść sobie tutaj, macie serwer, nie wiem, wejdę na przykład na ten, zobaczę, czy boss fight został wykonany, czy może tutaj też osoby awczą. No i co? No i tak powtarzamy tą metodę. No tutaj niestety ktoś zrobił, więc no ja dopiero gdzieś za piątym razem mi się to udało znaleźć jakiś serwer właśnie, gdzie po prostu nikt tego boss fighta nie zrobił. Ale kto wie, może będziecie mieli więcej szczęścia, zresztą macie chyba godzinę dokładnie na szukanie serwerów, więc jeśli wam się chce, jeśli nie macie co robić, chcecie sobie szybko muszelki pofarmić i ogólnie inne itemy, to to jest chyba jedna z najlepszych metod, które dało mi się znaleźć. Możecie sobie właśnie kilka razy, im szybsi jesteście, tym po prostu więcej razy możecie tego boss fighta wykonać. No i potem po prostu jak najlepiej jest wbijać na serwer, gdzie jest po prostu mało osób, żeby móc sobie jak najwięcej lutu zdobyć, to po pierwsze, a po drugie jest największa szansa, że po prostu tam boss fight po prostu będzie i tam nikt go nie wykona. Co, mam nadzieję, że wszystkim powiedziałem, pamiętajcie, żeby aktywować sobie potki najlepsze, jakie macie. Tam ogólnie na damage, na treasure hunt, nie wiem, czy treasure hunt coś tutaj, ale raczej tak, nie? No, damage, takie główne. Ultimate to właśnie pet search. No, taki mam loadout ogólnie, szczerze dobrze się sprawuje. Więc nie wiem, jeśli macie jakieś inne, jeśli macie jakieś własne propozycje, możecie oczywiście podzielić się w komentarzach. No i mówię, za 20 rankę dajcie sobie jeszcze jeden strong pets i według mnie będzie naprawdę git loadout, który wam bardzo szybko, według mnie, zresztą sami mogliście zauważyć, rozwali właśnie tego jungle boss fighta. Więc no, zdobyliśmy tutaj ten, zrobiliśmy trochę muszelek. No i pewnie mógłbym zdobyć więcej, gdybym sprawdził to przed odcinkiem, że jest takie coś jak Void World Server Link i że możecie sobie dużo szybciej wyszukać serwer, gdzie jest na przykład po jednej osobie, nie? Na przykład. Więc no, tak to się prezentuje. A dzisiejszy konkurs, słuchajcie, zrobimy sobie na 5 Global Event Giftów. Dokładnie tak, tutaj jest, dobra, nie powiem. Więc takie 5 Global Event Giftów, jeżeli chcecie sobie wziąć udział, napiszcie hasło, nie wiem, boss, jako że boss fight. Tak, jestem mega oryginalny. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o zwycięzcę konkursu z poprzedniego odcinka, to teraz wyświetlałem się na ekranie, więc gratulacje. No i słuchajcie, już się wyślę. Tam chyba był ten ekskluzyw jeden fajny, więc będzie dobrze, napisałeś swój nick. To było chyba dokładnie to. Gratulacje, wygrałeś loso z odcinka. No i fantastycznie, więc jeżeli też chcecie mieć szansę na wygraną, no to napiszcie swój nick oraz hasło boss.
No i tyle w sumie. Tak, w twoim grze mogłam wysłać po prostu mailem hasło boss i tyle po prostu. Bo jak nie będzie hasła, oraz oczywiście musi być ławka w górę i subskrypcja, no to myślę, że nie muszę przypominać. Ale przypominam. Więc mówię, jeżeli nie będzie hasła, nie będzie niku, nie będzie lajka i suba, no to nie można wygrać. Plus zapraszam was jeszcze na Discorda, na którym organizuje się teraz konkurs, w którym dwie osoby wygrywają po huge'u, więc jeżeli chcecie sobie wziąć udział, to zapraszam na pierwszy link w opisie, albo tam drugi. Ogólnie link, gdzie pisze najlepszy Discord, Pet Simulator 99. Tam macie na kanale konkursy, zjedzicie sobie tyle wyżej, macie konkurs o dwa huge. Plus jeszcze jest tam konkurs, chyba co 10 osób wygrywa po 1M dokładnie, więc jeżeli chcecie sobie wziąć udział na oba, to zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie. A ja was żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa i cześć, siema.